Najokazalszą budowlą Nikiszowca, dzielnicy Katowic, jest neobarokowy kościół świętej Anny z 1927 roku. Kościół został zbudowany według projektu architektów Emila i Georga Zillmannów, wywodzących się spod berlińskiego Charlottenburga. Parafia w Nikiszowcu została wyłączona z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach. Jej pierwszym proboszczem został ksiądz Paweł Dudek. 6 maja 1914 roku rozpoczęto budowę kościoła, położono kamień węgielny. Przez miesiąc mury zostały doprowadzone do 3 metrów wysokości. Niestety wybuch I wojny światowej przerwał budowę świątyni. Po zakończeniu wojny w 1918 roku natychmiast przystąpiono do kontynuacji prac budowlanych. W 1921 roku powstały obydwie wieże, a w 4 lata później nakryto budowlę dachem i przystąpiono do wykończenia wnętrza. Do grona fundatorów należeli kopalnia Gisze oraz parafia w Nikiszowcu. W dniu 23 października 1927 roku ksiądz biskup Arkadiusz Lisiecki poświęcił nową świątynię. Kościół został zbudowany na planie krzyża w stylu neobarokowym. Na skrzyżowaniu naw głównej z poprzeczną znajduje się bazylikowa kopuła z namalowanymi postaciami świętych i błogosławionych. W nawach bocznych zostały umieszczone ołtarze Matki Bożej i Świętej Barbary. Uwagę zwraca szerokie obejście, jakby dodatkowa nawa wokół prezbiterium dla procesji ofiarnej. Szczelnica typu kielichowego, nadwieszana ambona, droga krzyżowa namalowana według wzoru fugla. Witraże wykonała firma Georga Schneidera z Regensburga. Chlubą parafii są 75-głosowe organy o barwie romantycznej, zbudowane w 1927 roku przez firmę braci Rieger z Karniowa w Czechach. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę ProPatria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.